Cześć. Chciałam Wam dzisiaj pokazać mój ostatni album, który wykonałam od podstaw. Przyznam szczerze, robienie dla mnie takich albumów to jest wyzwanie, ponieważ ja lubię bardzo wykańczać pracę od początku do końca w tym samym dniu, gdy zaczęłam. A niestety takiego albumu nie jestem w stanie zrobić. Może nie w jeden dzień. W jeden dzień bym była w stanie zrobić, ale w jeden wieczór na pewno nie jestem w stanie go zrobić. Troszkę to zajmuje jednak czasu, zwłaszcza, że nie zrobiłam ich zbyt wielu i często po prostu robię to na tak zwane oko. I jakiś tam w głowie mam plan, ale zazwyczaj idę na żywioł, więc po prostu album robiłam w dwa wieczory. O samym albumie. Jest w rozmiarze 20 na 12 cm. Okładka tutaj jest dość szeroka. Tutaj jest bodajże chyba 7-8 cm, nie pamiętam już dokładnie. Samą okładkę wykonałam z washpapy. Bardzo lubię ten materiał. Dosyć długo już z nim pracuję i to niekoniecznie właśnie przy tych okładkach. Mam z niego troszeczkę rzeczy uszytych w domu i wykorzystuję ją do różnych projektów. Tutaj świetnie się sprawdza, ponieważ mam gwarancję, że ona mi się nigdzie nie przedrze. Jest nawet nie wodoodporna, ale po prostu można tą washpapę prać, więc spokojnie, jak gdzieś coś zabrudzę sobie na okładce, to mogę sobie spokojnie przemyć. Bazę, jak już wcześniej wspomniałam, zrobiłam dzień wcześniej. Dzień wcześniej wykonałam sobie również karty i wszystkie tam na bieżąco przemyślałam sobie zakładki, wkładki i tak dalej. Album robiłam na kolekcji Soulmates P13. Uwielbiam tę kolekcję. Naprawdę ma takie fajne, ciemne kolory. I też kilka fajnych dodatków, które tutaj właśnie wykorzystałam, oraz naklejki. Może po kolei. Na sam początek zrobiłam sobie waterfall dynamiczny. Jest to gotowa, przygotowana baza ze scrapcesoriów. Dla mnie, laika takiego, który nie wykonuje takich różnych modułów, to świetne rozwiązanie, ponieważ wiem, że będę miała wszystko równo tutaj zrobione, pod warunkiem, że oczywiście wszystko równo skleję, ale udało mi się. Tutaj będę miała wklejone nasze zdjęcia. Właśnie muszę sobie jakieś fajne wywołać, takie, których jeszcze nie wykorzystałam w fotoalbumie, i to będzie taki właśnie nasz prywatny album. Z tego też względu nie ozdabiałam go zbyt bardzo tutaj w środku, nie chciałam po prostu zbyt wielu dodatków. Tutaj mam takie flapkę ozdobną na magnesie, miejsce na zdjęcie, również z drugiej strony. Tutaj sobie zrobiłam taką stronę ozdobiano. W środku jest miejsce na duże zdjęcie oraz w sumie trzy na małe. Jak już wcześniej wspomniałam, wszystkie te moduły mam dobrane ze scrapcesoriów. Również tutaj jest strona na zdjęcie. Tutaj tak samo jest flapka. Miejsce na zdjęcia. I kolejne strony. Na samym końcu mam taką fajną kieszeń, w którą również można sobie wsadzić zdjęcia albo jakieś pamiątki z wyjazdów. Dodatkowe dwie karty. Ostatnia strona. Jeszcze dodatkowo sobie zrobiłam, ponieważ robiłam bazę tak, by powstały mi tutaj kieszonki, zrobiłam sobie takie maty. Na zdjęcie 9 na 13, więc spokojnie jeszcze mogę tutaj sobie włożyć w te tutaj kieszonki. Album, tak jak już wcześniej wspomniałam, jest w bardzo prostej formie. Jak na mnie jest to prosta forma i szczerze powiedziawszy jestem z niego bardzo dumna. Mam nadzieję, że to już nie jest mój pierwszy album od podstaw, ale myślę, że chyba zrobię ich troszeczkę więcej i będę sobie
czasem właśnie w takiej formie dokumentować nasze wspomnienia. To tyle na dzisiaj z takiego krótkiego filmu. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.